Najgorszy zespół świata jaki? Godfight. Jak widzimy, jeden z najgorszych zespołów świata próbuje pozyskać fanów na bieżąco, wchodząc na Facebook. Dzisiaj mieliśmy okazję grać w Szczecinie z zespołem Godfight i powiem wam, że gorszej kapeli po prostu nie było jeszcze przed nami. Były różne supporty, były naprawdę świetne, zarąbiste. Ostatnio Gdańsk, Gdynia, Miasto B, Akrid Snack, rewelacja, ale to co dzisiaj w Szczecinie to jest masakra, dno totalne. Nie potrafią grać, nie stroją, w ogóle brzydkie kompozycje, wokalista nie potrafi śpiewać, jest naprawdę słabo. I po prostu chciałem powiedzieć, że już bym chciał, żebyście nigdy z nami nie grali więcej, ani razu jeszcze. I jakbym mógł was prosić, żebyście nam jakoś wykasowali nas z Facebooka. Przepraszam. Nie słuchajcie nigdy tego Godfight, jak to jest? Zmieńcie nazwę na Goodbye. Gatebite. Hej, naprawdę, mam nadzieję, że po dzisiejszym koncercie wiecie, o co chodzi i się rozwiązujecie. Nie mamy wyjścia, nie? Dobrze, będziemy... Ludzie będą wam bardzo wdzięczni. Będą wam dziękować. Zróbcie taki na fejsie, taki nową stronę. Dzisiaj rozwiązujemy nasz zespół. Zapraszamy wszystkich. Kto jest za, żeby rozwiązać to lajka. I ja wam ręczę, że przebijecie nawet zespół ten taki słynny jakiś... Nie Termin wiem, z Poznania, Phil. Phil z Poznania. Albo tam jakiś inny popularny zespół. Także naprawdę, nie grajcie więcej, dobra? Nie mamy wyjścia, jak posłuchać się radiska. No, bo wiesz, my gramy fajnie akurat, nie? Zauważyliśmy, no, ale nie? Wiesz, i tak się staramy, się tymi palcami tak robimy. A wy to tak, gracie jednym palcem, wiesz, słabe to jest. Nie grać. Dzięki, że można wam mówić szczerze i naprawdę. Rozwiążcie kontrolę. Żegnamy wszystkich, Godfight po raz ostatni, kiedykolwiek.